Warsztaty Kolbusz 2020. Kulturą wirusa. Dzisiejsze warsztaty muzyczne poprowadzi Andrzej Serafin. Andrzej Serafin. Wybitny wibrafonista, kompozytor, aranżer, perkusista, pianista. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie jest nauczycielem perkusji w Kolbuszowej i w Rzeszowie. Był założycielem zespołu Editions Quartet oraz członkiem blues-rockowej formacji Blue Ink. Współpracował z zespołem Ad Hoc i orkiestrą Amadeus Agnieszki Duczmal. Jest współautorem muzyki do projektów Orange i Malta 98. Na wibrafonie gra zwykle solo, wykorzystując sample i automat perkusyjny. Jest laureatem Galicia Blues Festival Krosno. Od 2008 roku współpracuje z zespołem Los Agentos. Cześć, witam Was na naszych perkusyjnych spotkaniach. Będą to 3 odcinki. Zaczniemy od instrumentów perkusyjnych, potocznie nazywanych przeszkadzajkami. To takie instrumenty, które czasami plikną gdzieś z boku albo stukną. Nie zwracacie pewnie na to uwagi, ale tak naprawdę one tworzą tą całą perkusyjną otoczkę, na przykład wokół zestawu perkusyjnego, o którym będziemy mówić w ostatniej naszej, na ostatnim naszym spotkaniu. Zaczniemy może od tego instrumentu, który może też służyć jako siedzenie po prostu, czyli od kahuna. To bardzo prosty instrument, taka drewniana skrzynka, na której możemy równocześnie siedzieć, ale przede wszystkim grać. Możemy z niego wydobywać różne dźwięki, od dźwięków basowych po dźwięki te najwyższe, które po dołożeniu do sprężyn, do całego brzmienia, tutaj mamy włącznik sprężyn, hopla, przypomina bardziej werbel. Prawda? Stopa. Oprócz tego mamy jeszcze dźwięki, całą masę dźwięków pośrednich. Można na tym instrumencie grać za pomocą dłoni. Samych palców. Uzyskiwać różnego rodzaju efekty. Można również na tym instrumencie, to w momencie, kiedy już ręce zaczną boleć, pograć takimi miotełkami. Większymi, grubszymi, cieńszymi. Brzmi to wtedy tak. Dodamy coś do tego, żeby było ciekawiej. Będzie to coś na wzór imitowania hi-hatu w zestawie. Okay. I na koniec, no co, możemy sobie powymyślać różne rytmy. Bazowo oczywiście traktujemy naszą stopę i werbel. Hi-hat. Dodamy do tego różne tony pośrednie. No i spróbujemy coś zagrać. Oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałem, kahun jest instrumentem bezinwazyjnym, jeśli chodzi o sąsiadów. Nie jest to jakoś szczególnie głośny instrument, dlatego możemy na nim grać na przykład w bloku
Kahuny występują w różnych rozmiarach, wymiarach, oczywiście kolorach, designach i całej reszcie. Ja akurat gram w tej chwili na kahunie basowym, który no jednak jest dość głośnym instrumentem, przez to przede wszystkim, że ma dużo tych niskich alikwotów. Ale można kahuny kupić tej wielkości, malutkie, na których można się już nauczyć grać, stukać sobie. Ten instrument zawsze można ze sobą zabrać, bo ma bardzo wygodne etui na szelkach, więc można zarzucić na plecy i już lecimy do jakiegoś klubu i sobie gramy, albo idziemy do kolegi i z nim sobie możemy pograć na dwa kahuny na przykład. Gdzie kupić taki kahun? Są one w tej chwili dostępne w każdym szanującym się oczywiście sklepie internetowym z perkusjonalniami, także sklepy stacjonarne. Jeśli nie oferują, nie ma tych kahunów na sklepie, na stanie, no to na pewno wam zamówią. Ja osobiście polecałbym posłuchać tych instrumentów na przykład na YouTubie. Jest masa filmów ze szkółkami, ale przede wszystkim możemy posłuchać, jak dany kahun brzmi, ponieważ każdy brzmi inaczej. Jest to warunkowane oczywiście wielkością i materiałami, z których są wykonane. Osobiście zachęcam do grania na tym instrumencie. Można wyrobić sobie bardzo fajną technikę, tą podstawową, czyli grania z ręki. Przede wszystkim uczy ten instrument tej dokładności rytmicznej, żeby wszystko było równe. Można by oczywiście poćwiczyć z metronomem, polecam. I wtedy ręce już są przygotowane na to, żeby później włożyć w nie czy miotełki, czy pałki i grać, no docelowo pewnie dla większości na zestawie perkusyjnym. Następny instrumencik to tamburyn. Tamburyna są różne, z membraną, bez membrany. Tutaj akurat mamy bez membrany. Ten instrument na pewno znacie z całej masy nagrań. Jest on często dodawany w unisonie z werblem, na przykład przy zestawie. To tamburynko podbija nam barwę tego instrumentu. Ostatnio coraz częściej perkusiści stosują tamburyn zapinany na hi-hat. Staje się ten hi-hat wtedy głośniejszy, bardziej wyrazisty, no i dodaje tego charakteru muzyki etnicznej. Bardzo często na przykład stosowany jest on w muzyce country. Jak on brzmi? Mówiliśmy o tamburynach, pograłem wam chwileczkę na profesjonalnym tamburynie. Pokażę wam teraz takie tamburynko, o takie, dziecięce. Ono kiedyś należało do mojego bratanka. On jako małe dziecko bawił się tym tamburynkiem. Ja znalazłem to tamburynko kiedyś pod stołem, całe połamane, pogruchotane. Tutaj jakby kamera mogła pokazać, może się uda, ono jest poklejone
udało mi się pokleić je, no jakoś się to tamburynko trzyma. Po co to wszystko zrobiłem? Otóż to małe dziecięce tamburynko przepięknie brzmi. Tamburyno, to poprzednie, które pokazywałem Wam, jest instrumentem bardzo głośnym, ma momentami nieprzyjemny dźwięk. Natomiast to taki mały słodziak. Dlatego nie warto wyrzucać jakichś tanich instrumentów perkusyjnych za 2 złote od razu, bo może się okazać, że przydadzą się Wam później na przykład w studiu nagrań, że idealnie pasują do utworu, który właśnie realizujecie. Spring drum. Tak wygląda ten instrument. To jest taki bębenek z otworem. Prawdopodobnie wymyślił go taki perkusista z Bombaju, Trilok Gurtu. Taką słyszałem historię. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa. W każdym razie na 2 koncertach tego pana rzeczywiście używał tego instrumentu. Barwę tego instrumentu głównie tworzy ta sprężyna tutaj na dole. Co się dzieje, kiedy będziemy potrząsać tym instrumentem? Ale mamy jeszcze ten otwór. No i mamy tutaj również membranę. Zacznijmy może od tego, co się dzieje, kiedy będziemy delikatnie zakrywać otwór. Równocześnie będziemy mieli uruchomioną sprężynę. Możemy również uderzać. Dodajmy do tego jeszcze membranę na górze. To są paszcze. Instrument wykonany z drewna. Jeśli macie kogoś w rodzinie, czy znajomego, sprytnego, kto robi w drewnie, to akurat ten instrument zrobił mój kolega, znaczy ten mi odrestaurował. To jest oryginalna paszcza Ludwika. Trochę pęknięta była, więc trochę ją pokleił. A to już zrobiona przez niego. Paszcze, woodbloki, templebloki. Instrumenty bardzo podobne do siebie. Paszcze mają po prostu kształt takiej paszczy. Woodbloki, templebloki są okrągłe albo prostokątne. Wszystkie brzmią
podobnie do siebie. Akurat paszcze mają najdelikatniejsze brzmienie, najbardziej pełne, takie okrągłe, natomiast woodblocki i temple blocki są bardziej ostre i tępe w brzmieniu. Paszcze. A, tam pęknięte może obrócimy. Może tak zabrzmi nam troszkę. A, no jest pęknięta i tyle. Tu mamy od razu efekt werblowy, taki sprężynowy. Oto kij deszczowy, afrykański instrument. W środku są takie koraliki, kuleczki, które możemy sobie tak przesypywać. Stąd nazwa tego instrumentu, kij deszczowy. Mamy wrażenie, jakby przelewała się woda, prawda? Często również w muzyce wykorzystywany jako solidnych rozmiarów shaker, który służy nam do grania po prostu rytmów konkretnych. To są klawesy, dwa takie drewienka, instrument bardzo prosty do zrobienia. Ktoś może wam wytoczyć taki instrument na jakichś warsztatach, a może po prostu w garażu ma taką maszynę, na której można to zrobić. Brzmienie tego instrumentu jest uzależnione oczywiście materiałem, z którego będzie zrobiony, czyli drewna po prostu, jakie użyjemy. Im szlachetniejsze drewno oczywiście, będzie piękniejsza barwa. Klawesy są również robione w tej chwili z kompozytów, czyli z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Brzmią bardzo ostro, sprawdzają się na scenie. Natomiast klasyczne klawesy drewniane często stosowane są w studiach nagrań z racji tego, że są instrumentem cichszym, ale szlachetniej brzmiącym. Bardzo często wykorzystywane w muzyce latynoamerykańskiej samba, bossa nova. Jak to brzmi? Aha, zacznijmy od tego. Na klawesach nie gramy w ten sposób, bo one po prostu nie brzmią. Ręką tłumimy równocześnie instrument. Musimy stworzyć sobie małe pudełeczko, które będzie nam rezonować. Kładziemy sobie takiego klawesa i mamy piękne brzmienie. Shakery. Shakerów mamy masę odmian, od takich małych po duże shakery. Wykonane są one z drewna, z plastiku. Zmienia się oczywiście barwa instrumentu. Pokazywałem wam kij deszczowy, no to już mamy taki naprawdę solidny, duży shaker. Tu mamy taki mały shakerek palisandrowy. Pięknie brzmiący, nie nadaje się on do grania na żywo na koncertach, ponieważ jest to instrument bardzo cichy, ale na przykład możemy sobie na takim cichym instrumencie pograć nawet w bloku, poćwiczyć rękę, żeby rytm był ładny, równy, spójny. W środku, akurat w tym shakerze, mamy piasek. Cichy, ale pięknie brzmiący. Polecam do nagrań studyjnych.
Ja w tej chwili popełniłem mały błąd. Na takim shakerze nie gramy oczywiście w ten sposób, ponieważ tłumimy go palcami. Palce dajemy po bokach. W tym momencie dłoń robi nam za rezonator. Równocześnie drgania przechodzą przez kości palców. Ten shaker staje się wtedy instrumentem nieco głośniejszym, na pewno fajniej brzmiącym. Okay. Następny shaker, takie jajeczko, plastikowe, więc na pewno będzie instrument brzmiał nieco ostrzej, będzie głośniejszy. No, z tym instrumentem śmiało możemy już wchodzić na scenę. Przy nagraniach studyjnych oczywiście też się sprawdzi. Posłuchałem, jak brzmi. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby odpowiednio go trzymać, czyli nie to, no chyba, że chcemy uzyskać po prostu taki efekt. Ale z reguły pamiętamy dłoń jako rezonator. Na koniec taki instrument. Upleciony z jakiegoś, nie wiem nawet z czego, ale to jest plecionka. W środku są duże koraliki, więc instrument naprawdę głośny. Jego podstawowa barwa. Czyli mamy dwa brzmienia. Jak na takim instrumencie gramy w sekcji rytmicznej? Dlatego, że posiadamy dwie barwy, czyli tego twardego dołu i tej plecionki, możemy uzyskać rytm połączony od razu z akcentami. Trochę szybciej. Świetny do współpracy z zestawem perkusyjnym. Teraz pokażę Wam dwa ciekawe instrumenty, które mają kształt takich dzbanuszków. Ten akurat no, jest mocno sfatygowany. Dostałem go od swojego ucznia w prezencie. Pochodzi on z Tunezji. Trochę tutaj mu się oberwało, ale jeszcze żyje, jeszcze możemy na nim pograć, tak jak mówiłem. Nie wyrzucajmy fajnie brzmiących, może nie do końca profesjonalnych instrumentów, bo do czegoś mogą się nam one przydać. Podobny do djembe, podobny do darbuki, wykonany z ceramiki. Posłuchajmy, jak brzmi. Przejdziemy do darbuki. Metalowy instrumencik, membrana.
Darbuka akurat jest instrumentem tureckim, bardzo często wykorzystywana również w muzyce greckiej na przykład. Jak taki instrument... Aha! Odmian tego instrumentu, tak jak wszelkiego rodzaju dźwięk, jest po prostu zatrzęsienie. Od takich malutkich po naprawdę potężne, bardzo głośne instrumenty. To jest niewielka darbuka, ale niech Was rozmiar tutaj nie zwiedzie, ponieważ jest ten instrument dość głośny. Oczywiście możemy na tym instrumencie wydobywać różne barwy, różne tony. Jest to instrument, który już stroimy. Tutaj mamy śruby. Poprzez przekręcanie tych śrub mamy strój niższy, wyższy. Możemy ten instrument dostroić do konkretnego dźwięku. A, może najpierw jak on brzmi. Środeczek. Stłumiony. Bliżej. Ramki. Spróbujemy coś zagrać. Kastaniety. Kastaniety głównie kojarzą się z flamenco, z muzyką hiszpańską. Ja pokażę tylko, jak brzmią kastaniety. Nie będę się tutaj wygłupiał, że potrafię na tym w ogóle grać, ponieważ to są akurat kastaniety oryginalne, przywiezione z Hiszpanii. Dokładnie takie, jak tam muzycy grają. Takie zakładane na palec, tak brzmią. Dlaczego nie będę się wygłupiał i udawał, że potrafię grać na kastanietach? Ponieważ akurat na takich nie potrafię grać. Na nich potrafią grać ludzie w Hiszpanii. Ale są również produkowane kastaniety na potrzeby muzyków z Europy, z tej części Europy, które są po prostu osadzone na takiej desce i gra się w ten sposób rękami na nich. Wtedy na pewno każdy, kto miał do czynienia czy z kahunem, czy z darbuką na przykład, czy z bongosami, czy z djembą, na pewno wtedy będą w stanie sobie poradzić z takimi kastanietami. Z tymi akurat hiszpańskimi, no to życzę powodzenia, długich lat ćwiczeń. Powodzenia. Taki dzbanek, który niekoniecznie służy do tego, żeby w nim trzymać kwiatki. Na pewno nie polecałbym wlewania wody do tego instrumentu tak po korek przysłowiowy, ponieważ tutaj mamy otwór, który służy do wydobywania niskich tonów. Góra, wiadomo, szyjka, na której też możemy jakiś tam dźwięk wydobyć. No i cała nasza bańka. W którą sobie uderzamy. Instrument pochodzi z Nigerii. Tam bardzo popularny. W muzyce europejskiej możecie go na przykład usłyszeć u Stinga na płycie Nothing Like the Sun. W pierwszym utworze. Tak, on dokładnie otwiera całą płytę. Spróbujmy coś na nim zagrać.
Rodzina instrumentów perkusyjnych jest rodziną bardzo liczną i cały czas rozwijającą się. Perkusja jako właśnie grupa instrumentów perkusyjnych jest prawdopodobnie najstarsza na świecie, niepoliczalna. Nie ma człowieka, który byłby w stanie przeliczyć wszystkie te instrumenty i odmiany tych instrumentów. Tak na przykład możemy tego dokonać choćby w gitarze, która, wiadomo, mamy różne firmy, różne brzmienia tych gitar, ale gitara pozostaje jednak gitarą, czyli jakaś deska, pudło, gryf. Możemy na to naciągnąć, nie wiem, 4 struny, 6 strun, czy 36 strun, bo i takie instrumenty są robione. Ale jest to jednak konstrukcyjnie dalej ta sama gitara. W instrumentach perkusyjnych mamy pudełka, dzbanki, bębny, talerze. Mamy instrumenty o określonej wysokości dźwięku, czyli marimby, wibrafony, ksylofony, no cała masa jest tych wszystkich instrumentów. Nie znam człowieka i nie wiem, czy taki istnieje, który byłby w stanie zgromadzić całe to instrumentarium. Choćby i nawet ze względu na to, ile by to musiało zajmować. Nie wiem, jak potężna hala musiałaby to być, żeby je tam zgromadzić. Co dopiero mówić o tym, żeby potrafić zagrać na tych wszystkich instrumentach. Dlatego w perkusyjnych instrumentach istnieje coś takiego jak ścisła specjalizacja. Perkusiści specjalizują się w grze na danym instrumencie bądź na grze na instrumentach danej grupy instrumentów perkusyjnych. Ja osobiście jestem wibrafonistą, to jest mój instrument wiodący, ale gram również na zestawie. Jak zauważyliście, gram na paru, dosłownie paru instrumentach perkusyjnych, które wykorzystuję w nagraniach, czasami na scenie, do ubarwienia muzyki, którą mam zaplanowaną. Pamiętajcie jednak o jednym. Instrumenty perkusyjne dzielą się na te, w które uderzamy. I takim instrumentem może być na przykład ta podłoga tutaj, czy ściana. To też są instrumenty perkusyjne. Może nie forsujcie gry akurat na nich, mieszkając w bloku. I na instrumenty, które potrząsamy, pocieramy, to są wszystkie shakery, metal chimes, takie dzwoneczki, które sobie wiszą i tam palcem jedziemy potem, one pięknie brzmią. Muszę zasmucić tych, którzy chcieliby zgromadzić jak największą ilość instrumentów perkusyjnych. Są to instrumenty drogie. Ale tak jak mówiłem, możemy wykorzystywać instrumenty tańsze, ciekawe brzmieniowo. Wtedy możemy stworzyć własną, niepowtarzalną barwę w nagraniu czy na scenie. Do tego Was bardzo zachęcam, żeby próbować znaleźć to swoje ja w świecie instrumentów perkusyjnych. Nie sugerujcie się za bardzo tym, że gramy ze szkółek, których jest teraz masa w internecie. Zacznijcie od czegoś prostego, od klawesów na przykład, od jakichś małych bongosów, od grzechotki. Jeśli to Wam będzie fajnie wychodziło, możecie się przesiąść na jakiś większy instrument, może troszkę droższy, i popróbować zagrać coś ciekawego na tych instrumentach. Docelowo oczywiście wszystkim perkusistom perkusja kojarzy się z zestawem perkusyjnym, o którym powiemy w następnym odcinku. I może spróbujemy sobie połączyć kilka instrumentów perkusyjnych w jedną całość. Mamy tutaj kachun, tamburynkę, którą zagram nogą, i nasz mały shakerek.
Warsztaty Kolbusz 2020 powstały dzięki pomocy firmy Bomar Kolbuszowa. Projekt Kolbusz 2020 – kulturą wirusa. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.